Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdziło, że reforma wprowadzająca ozusowanie wszystkich umów zleceń ma wejść w życie już za 8 miesięcy. I teraz pytanie, czy to jest wystarczający czas na przygotowanie się? Na pewno nie. Dlatego również podczas konsultacji społecznych jesteśmy w trakcie rozmów, aby ten termin przesunąć na styczeń, ale 2026. Ze względu na to, że jest to zbyt duże obciążenie, a jeszcze są inne kwestie do poukładania, a mianowicie porządki po Polskim Ładzie, który nadal jeszcze obowiązuje, trzeba najpierw posprzątać, a później. Ale z czego to wynika, to ozusowanie? Bo to tło jest bardzo istotne. Ze względu na to, że ta dyrektywa unijna wskazuje, że nie wolno albo nie należy stosować preferencyjnych warunków dla różnych sektorów. I u nas akurat umowy zlecenia są traktowane uprzywilejowanie, bo do tej pory nie było to konieczne, odprowadzanie tych składek zdrowotnych. Z drugiej strony rynek pracy uwielbia elastyczność. Jesteśmy krajem o jednym z najniższej stopie bezrobocia i porównując to z Unią Europejską, jesteśmy w czołówce. Więc być może dlatego jesteśmy w czołówce, że mamy tak elastyczne warunki rynku pracy i różnych umów. Więc może odbić się to rykoszetem i wcale nie będzie to po myśli takiej, aby regulacje przyczyniły się do poprawy, bo raczej wszelkie regulacje, ograniczenia przyczyniają się do wygaszania działalności i jedynym beneficjentem pozytywnych zmian, niekoniecznie pozytywnych, no będzie budżet. No ale, też niewiele. Ale eksperci oceniają, że ani pracodawcy, ani ZUS no, nie będą w stanie przygotować się do tak dużej reformy w tak krótkim czasie. No, dokładnie. No to na kim to się odbije rykoszetem? Na pracownikach, na pracodawcach? I na jednych, i na drugich. Koszty pracy w Polsce i tak są obciążone olbrzymią ilością i olbrzymimi kwotami danin. Nasza praca jest tak już opodatkowana jak śliwowica, jak to mówił nasz prezes Cezary Kazimierczak. Nie jesteśmy w stanie już konkurować na rynku ani kapitałem, ani kosztami pracy, więc jesteśmy jedynym obszarem, w którym moglibyśmy konkurować z Europą, to jest stworzenie warunków podatkowych, o które zawsze wnioskujemy, aby system podatkowy uprościć, by był przejrzysty, prosty dla każdego i żeby nie hamował, tak jak obecnie, tylko żeby pobudzał do rozwoju. Czyli moglibyśmy stworzyć taką, jak cała Polska jest ekonomiczną strefą, czyli nie jest przypisana tylko do terytorium, moglibyśmy stworzyć z Polski, w cudzysłowie oczywiście, taki raj podatkowy, aby ściągnąć inwestorów z zagranicy poprzez właściwy system podatkowy. Teraz nie mówimy o wysokości podatków, tylko o jego prostocie i w formie rozliczania, i w formie prowadzenia, i przejrzystości, a przede wszystkim stabilności. Teraz ani księgowe, ani pracodawcy, ani pracownicy do tej pory nie wiedzą często, jak rozliczać. Teraz znowu mają być kolejne zmiany. To po co one są? Proszę panią, intencje w samej nazwie były ukryte, Polski Ład. No z ładem to nie miało nic wspólnego, więcej chaosu to wprowadziło i dlatego uważamy podczas tych konsultacji społecznych, aby zająć się najpierw naprawą
tego Polskiego Ładu, bo wie pani, przedsiębiorca dzisiaj, mało kto być może o tym wie, jakie są tego konsekwencje, ale dzisiaj przedsiębiorca, który sprzeda koparkę, musi odprowadzić składkę zdrowotną. Ani koparka nie była u lekarza, jedynie u mechanika. Nie ma też żadnego związku, nawet logicznego, wie pani, dlaczego miałby od koparki, którą sprzedaje za 1 200 000 zł, odprowadzić 60 tysięcy złotych składki zdrowotnej. To no, dlaczego miałby to zrobić? No bo takie są przepisy i tak to funkcjonuje. I to jest tak zwany ten Polski Ład. Często jest powierzchownie tłumaczone, a ludzie tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi, oprócz tych, których to dotyka, czyli przedsiębiorców. Być może jest to dobra okazja, aby słuchaczom trochę przybliżyć, bo ci przedsiębiorcy w stereotypowym pojęciu jeszcze z czasów minionej komuny to tak badylarze, później to kombinatorzy. W urzędach skarbowych też jesteśmy traktowani z góry, że chcemy oszukać, nie wiem jak to nazwać. Natomiast proszę państwa, 70% wszystkich zatrudnionych w Polsce to są ludzie zatrudnieni u przedsiębiorców, pracodawców z sektora MŚP, czyli mikro, mały i średni. Większość ludzi zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 9 pracowników. Więc ciągle słyszymy na różnych kongresach, że polscy przedsiębiorcy to sól ziemi. Na nich stoi cała gospodarka. No, wszystko prawda, oprócz tego, że jesteśmy inaczej traktowani, postrzegani przez wszystkie ekipy rządzące do tej pory jako krowy dojne, które muszą utrzymywać te wszystkie wydatki i pomysły, które przychodzą rządzącym, szczególnie tym, którzy nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej. I skupmy się na tych wydatkach, bo to mają być miliardy złotych do budżetu ZUS-u rocznie. I mają być to pieniądze też, no, które... plusy dla pracowników, że te składki będą odprowadzane. I teraz pytanie, czy pracownicy cieszą się, no bo dla nich to będzie oznaczało mniej pieniędzy na rękę, mniejszą wypłatę? Oczywiście, proszę Państwa, ale jak wszystko w życiu ma zawsze dwie strony, to gdybym ja panią zapytał, czy pani woli dzisiaj 3 000 dostać pensji, a emeryturę będzie pani miała za 30-40 lat, na godziwym poziomie, czyli załóżmy 4 000 zł, to wolałaby pani dzisiaj dostać 4, a 3 000 być może emerytury, czy dzisiaj 3, a nie wiadomo, czy pani dożyje te 4. Oczywiście moglibyśmy wyolbrzymić tą skalę, żeby to było bardziej czytelne. Niech pani dzisiaj wyżyje za 2 000 zł, ale na emeryturze to my pani dzisiaj obiecamy, nie gwarantujemy. Bo ma pani gwarancję, jaki będzie system emerytalny za 40 lat? No nikt nie ma go. No właśnie. No więc wie pani, kuszenie pracowników, że będą mieli, oczywiście jest to również ważne, ale bez zmiany systemu emerytalnego, czy bez zmiany i uszczelnienia systemu zdrowotnego, możemy tam miliardy wpompowywać i to jest tak jak z dziurawym wiadrem. Będzie pani dolewać do tego wiadra nowej wody, nowych miliardów, a przez dziury będą wypływały, a my ciągle mówimy o niedofinansowaniu służby zdrowia, ale ciągle mamy coraz gorszą jakość i dostępność. No dobrze, ale może to jest sposób, żeby przeciwdziałać tak zwanym umowom śmieciowym, no, które też są dużym problemem na rynku dla pracowników. Proszę panią, miano umowy śmieciowej. No trudno mówić umowę cywilnoprawną, która jest umowa zlecenia, unormowaną jako śmieć. Oczywiście mamy tu w domyśle te konsekwencje braku pewnych świadczeń typu chorobowe, czy emerytura, czy wypadek i renta. Oczywiście są to pewne konsekwencje, ale one nie są zatajone. One są
znane. No ale wielu pracodawców no, nie chce dawać umów o pracę. Więc to nie jest też tak wybór często pracowników, że gdyby mieli do wyboru umowę o zlecenie, a umowę o pracę. Muszę pani powiedzieć, oczywiście Polska jest olbrzymim krajem o olbrzymiej liczbie osób prowadzących działalność gospodarczą. Też się mówiło o wypychaniu, bo co to powoduje, że pracownik na etacie kosztuje dużo, dużo więcej niż człowiek na umowie kontraktowej jako przedsiębiorca. Ale sam podejmuje tą decyzję i konsekwencje. Wie pani, ja jestem przedsiębiorcą od 1995 roku. Byłem etatowcem i wiem na własnej skórze, jak to się wszystko kształtowało. I chwalę sobie i wolę być przedsiębiorcą niż etatowcem. No wszyscy nie możemy iść na etaty, ale te etaty muszą stworzyć pracodawcy, więc pracodawca, jeśli umrzeć ma z głodu, to również i pracownik z nim umrze. Czyli jeśli pracodawcom będzie coraz trudniej, będą redukować etaty, bądź też wymiar czasowy, czyli będzie pani wykonywać tą samą pracę za te same pieniądze, tylko że albo pracy będzie więcej, albo za mniejsze pieniądze, bo na 3/4 etatu. Więc ciągle są tworzone warunki, dla których pracodawcy i przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań, aby i owca była cała, i wilk syty, i próbuje się godzić. Dlaczego tak jesteśmy postrzegani w urzędach skarbowych, w różnych kwestiach interpretacyjnych? No proszę Państwa, jeśli się stwarza takie warunki, które są interpretowane przez urzędy skarbowe w różnych regionach Polski różnie, to trudno się dziwić, że przedsiębiorcy są raz, że pogubieni, a dwa, jak się już odnajdą w tym gąszczu, no to mówią, ale można to w inny sposób rozliczyć. Chodzi tylko o interpretację, ale my nie jesteśmy krętaczami, tylko sytuacja zmusza nas do kreatywnych szukania rozwiązań. Bo wie pani, no, wszyscy politycy mówią o umowach śmieciowych, a same biura poselskie zatrudniają asystentów i ludzi na umowy zlecenie. No to bądźmy... Czyli trzeba zacząć od góry po prostu, rozwiązywać ten problem. Ależ oczywiście. I rozwiązywanie problemu to nie jest nakładanie kolejnych danin, zabieranie ludziom pieniędzy, pomniejszając ich dodatkowe pieniądze z umowy zlecenia, bo wielu ludzi jest zmuszonych albo pracować na dwa etaty, jak ma takie szczęście, w cudzysłowie, ale szczęście, że etat, albo etat plus umowa zlecenie, żeby związać koniec z końcem. No my jesteśmy już na takim etapie rozwoju, 20-lecie w Unii Europejskiej, ale ciągle polskie rodziny borykają się z olbrzymimi kosztami życia, z olbrzymimi kosztami zatrudnienia i to powoduje, i później się pytają, dlaczego dzieci Polki nie mają, małżeństwa, nie ma gdzie mieszkać, dostęp do służby zdrowia. Wie pani, jest to efekt domina, są to naczynia połączone, bo dlaczego Polki, które wyjechały do Wielkiej Brytanii, tam rodzą? No bo tam mają zupełnie inne warunki. Nie znaczy, że wszystko jest za darmo, ale mają stabilizację i jest to przewidywalne. A u nas nic nie jest przewidywalne. I jedynie, co jest pewne, to to, że nic nie jest pewne i ciągłe zmiany są przed nami i na nie korzyść i pracowników, i pracodawców. Gościem rozmowy poranka był Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6.